Może w ramach prowadzenia powiem Czekaj, zaraz uruchomi mi się tak ostatecznie. Zapomniałam, że się chowam przed KGB. Przepraszam. Cześć Natasza. Jesteśmy na Facebooku, na live streamie. Może ja się schowam jedno. Załóż maskę. Bo zarażę was? Tak. Nie, bo się chowasz. Dobra, chyba już możemy zaczynać, bo widzę, że jesteśmy na już na live streamie. Daria. To cześć wszystkim. Dziękuję za obecność. Może w ramach wprowadzenia powiem kilka informacji podstawowych o wyborach na Białorusi. Dlaczego są w tym roku osobliwe? Wiemy, co dzisiaj dzieje się i co w ogóle dzieje się po ogłoszeniu wyników. Że wiemy, że temat jest bardzo gorący, ale warto powiedzieć, że to wszystko zaczęło się nie po ogłoszeniu wyborów, tylko od początków kampanii wyborczej. Nie były zarejestrowane przez CWK, Centralny Komitet Wyborczy na Białorusi, kandydaci opozycyjnie, przede wszystkim Babaryka i Boże. Czepkało. Tak, Boże, zapomniałam nazwisko, przepraszam. Oprócz tego był zaaresztowany Sergiej Cichanowski, zamiast którego kandydowała żona. Nie było żadnych exit polów oficjalnych. Były tylko te prowadzone przez różne platformy informacyjne, według których Łukaszenka zdobył 3% poparcia. I akurat te wszystkie wydarzenia, to wszystko, co odbywało się, doprowadziło do tego, że po ogłoszeniu oficjalnych wyborów mamy sprawy z protestami, z walkami na ulicach. I tak wiemy, że każde wybory na Białorusi odbywają się w sposób nieuczciwy, że są sfalszowania, że cały czas nie są dopuszczani kandydaci naprawdę opozycyjni. Ale w tym roku to dzieje się na takiej skali, że nawet nie mogę tego skomentować tak naprawdę, bo oglądając te zdjęcia, nie wiem, jak to skomentować. Oficjalne wyniki podane przez rząd to 80% dla Łukaszenki i niecałe 10% dla Cichanowskiej. Tak, to było oficjalne podane, z tego co kojarzę. I te zbyt sfalszowane wyniki doprowadziły do protestów i rozumiem, że akurat te przesądzone wyniki stały ostatnią kroplą dla narodu. No i myślę, że dlatego prowadzimy ten klub dyskusyjny, bo na razie nie wiadomo i nawet trudno jakoś tak pomyśleć o tym, co będzie jutro, bo te newsy z Białorusi przychodzą każdą godzinę coś się dzieje, więc proponuję podyskutować na temat, co w ogóle z tego może wyjść, jak to wszystko może skończyć się i
Czy w ogóle jest szansa narodu na zwycięstwo? Czy w ogóle da się doprowadzić do jakichkolwiek zmian bez żadnego faktycznego lidera? I w ogóle jestem ciekawa, co sądzicie na ten temat. Znaczy... Sorry, Stasiu. Nie, bo wydaje mi się, że warto by było, zanim zaczniemy rozmawiać o jakichś takich kolejnych krokach, żeby dopełnić obraz tego, co się dzieje w ciągu ostatnich dni. Bo dzieje się bardzo dużo z takiego zarówno politycznego punktu widzenia, jak i z takiego punktu widzenia ogólnie spraw międzynarodowych i relacji międzynarodowych. No i Białoruś, uznawanie wyników w tym momencie jest takim przedmiotem trochę zimnej wojny, no bo jednak mówi się powoli o tym, że kolejne kraje mogą nie uznać wyników wyborów oficjalnie ogłoszonych. A też problem jest taki, że media zachodnie nie zgłębiają tematu, tylko podają jakieś takie wycinki rzeczywistości, które są dość kłamliwe, czy tam niepełne w każdym razie. No i w tym momencie jesteśmy w sytuacji, w której de facto prezydentka kraju, w sensie zwycięzczyni wyborów, musiała uciekać, została wywieziona z kraju przez służby specjalne, grożono jej i jej rodzinie. No i właśnie 5 minut temu jej koleżanka ze sztabu, Weronika Cypkała, żona niedoszłego kandydata na prezydenta, zwróciła się do niej i potwierdziła to, że ona i jej mąż uznają właśnie te wyniki wyborów, gdzie Cichanowska jest zwyciężczynią. I zwróciła się równocześnie do sił porządkowych, żeby przeszły na stronę narodu i żeby wspierali naród, a nie do nich strzelali, tak? Bo wczoraj ogłoszono oficjalnie pierwszą ofiarę śmiertelną i też właśnie białoruscy dziennikarze na tyle, na ile mogą, podkreślają to, że w porównaniu do Majdanu, a nikt nie wie, jak się nazywa ten ktoś, kto zmarł wczoraj i nikt nie wie, kim on był, bo Białorusini chcą pokojowego protestu. Oni chcą dobić się swoich praw, jednocześnie nie naruszając porządku zanadto. Dlatego nie robią symbolu z tego chłopaka, przypuszczam, że chłopaka. Więc tak, Stasiu, chciałbyś coś dodać. Straciłem wątek i straciłem myśl, którą chciałem donieść. Ja mam problem z tym właśnie, bo wszyscy obserwujemy jedną stronę konfliktu, bo zapewne większość z nas czy obserwuje i czyta wiadomości, które spływają z Nechty albo z tut.ba albo z Biełsatu. Natomiast można się domyślać, że w pewien sposób są to wiadomości niepełne. Natomiast pytanie jest takie, czy te protesty, które odbywają się w niezależności od tego, czy jest lider albo liderka, de facto jest, ale tak naprawdę no, liderki nie ma w kraju i nie ma jednej osoby, która prowadziłaby za sobą ludzi, czy ten proces długo potrwa i czy ludzie będą w stanie obronić wynik i obronić swoją kandydatkę na urząd prezydenta. To jest dla mnie pytanie i też tak naprawdę czy... Bo obserwujemy dzisiaj, zwłaszcza obserwowaliśmy sytuację, w której oczywiście kandydatka, która nie była gotowa na to, żeby w ogóle brać udział w kampanii, sama od początku deklarowała, że nie jest polityczką, że jej zadaniem jest przeprowadzenie nowych demokratycznych wyborów,
no to w jakim punkcie, jakby, może inaczej, czego nie jest gotowa poświęcić na to, żeby, żeby właśnie osiągnąć swój cel. Jedna wielka niewiadoma. Czyś ma jeszcze jakieś przemyślenia? W odwołaniu do twoich słów, że czy naród będzie mógł obronić swojego kandydata, na razie mi się wydaje, że nie walczą za Cichanowską, tylko walczą przeciwko Łukaszenki, nieważne, przeciwko obecnemu prezydentu, ale właśnie problem polega na tym, czy w ogóle Cichanowska, czy ktokolwiek będzie w stanie zebrać dookoła siebie tych ludzi, być takim przywódcą tych protestów, bo mi się wydaje, że bez jakiegokolwiek kierownictwa to długo nie potrwa tak naprawdę. Na razie to są po prostu masowe protesty, które pokazują władzę, że nie jest tak faktycznie władzą, ale na długo to nie potrwa, no ze względu na zmęczenie ludzi. Może tydzień, może półtora, ale bez określonych takich postulatowych jakichś celów nic nie osiągną. Tak mi się wydaje przynajmniej. To tyle, co chciałam na razie powiedzieć. Wydaje mi się, że cele są znane. Cele są znane. Przeprowadzenie nowych wyborów, uwolnienie więźniów politycznych i koniec z masowymi pobiciami, z atakiem na protestujących. No i zmiana władzy przede wszystkim. O, może to już przeszło obok mnie. Bo musi być ktoś, kto będzie negocjował z władzą Łukaszenki. Ktoś, kto będzie to mówił, ktoś, kto będzie rzecznikiem. Musi być jakaś określona osoba do tego. No de facto mamy taką osobę, natomiast pojawia się pytanie, czy władza jest gotowa do dialogu, bo chyba nie. Na razie nie. No bo raczej dyktatorzy nie prowadzą dialogu z opozycją, tak mi się wydaje. Dokładnie. I wczorajsze przetrzymywanie Cichanowskiej w Centralnym Komitecie Wyborczym pokazało, że, przepraszam, ale z terrorystami się nie da rozmawiać. Więc w tym momencie de facto cały kraj najbardziej uratowałaby piękna, bajkowa scena, w której Łukaszenko bierze Jermoszynę, czyli przewodniczącą CKW, pod pachę i mówi: dobra, to my wyjeżdżamy na Kajmany i idziemy na emeryturę i tyle, a wy się bawcie dobrze, nie? No a w każdym innym scenariuszu jednak no, nie będzie pokojowo i nie będzie różowo. Hey, Daria, show titties, please. Sorry. Раз, блядь, ёб твою мать, сука, я тебя трахну, блядь, иди нахуй, я ебем ти майку, тычку матры. Przepraszam, jakieś osoby się jakieś osoby wdarły się nam do transmisji. Wydaje mi się, że to nie jest przypadek, że mamy taki incydent, bo pewnie temat naszego dzisiejszego spotkania skłania niektórych ludzi do tego, żeby się zainteresowały naszą działalnością i naszym klubem dyskusyjnym. Dobra, to było dziwnie. Przepraszamy za taki przykry incydent. Mamy nadzieję, że się nie powtórzy nigdy więcej. Kontynuujmy. Mm.
Czy ktoś może ma jeszcze jakieś przemyślenia na ten temat? To może ja. Ja tylko chciałam... Cześć wszystkim w ogóle. Ja mam tylko takie swoje spostrzeżenia, może takie spoza Białorusi właśnie, tylko bardziej na temat zachowania społeczności międzynarodowej. No mnie się na przykład bardzo nie podoba podejście niektórych, no Polaków na przykład, tak, którzy bardziej niż wspierać Białorusinów w tym i dążeniu do takiej prawdziwej wolności i niepodległości, no kierują się takimi interesami bardziej swoich państw. Znaczy, no ja z jednej strony rozumiem, a z drugiej no absolutnie są jakieś priorytety, tak? I my na przykład dostaliśmy dzisiaj między innymi taki komentarz na Twitterze od osoby zupełnie postronnej, nie mającej nic wspólnego z forum, że tak naprawdę w interesie Polski byłoby, gdyby jednak Łukaszenka został u władzy, bo w przypadku destabilizacji sytuacji na Białorusi będziemy mieli po prostu na przykład rosyjskie wojska na Bugu i no i no nie oszukujmy się, są takie głosy nie tylko wśród Polaków, chociaż też pewnie w większości ze względu na nasze bliskie sąsiedztwo z Białorusią, ale myślę, że są też takie nastroje w krajach zachodnich, które też no z tego co zdążyłam zauważyć, o ile o wyborach i protestach na Białorusi mówią, o tyle nie czuję, żeby poświęcały im wystarczająco dużo uwagi, na przykład w porównaniu do ukraińskiego Majdanu chociażby. Więc no, jestem ciekawa też waszego zdania na ten temat, bo no, ja oczywiście takich głosów absolutnie nie popieram, no, bo Białorusini absolutnie mają prawo do tego, żeby żyć w wolnym kraju i decydować o prezydencie, jakiego sobie wybiorą. No niemniej jednak takie głosy też się pojawiają. No i co wy sądzicie na ten temat? Wydaje mi się, że taka sytuacja, w której jakby reakcje są troszkę różne, jest związana z tym, że jakby część środowiska, część Białorusinów i może nie Białorusinów, ale społeczność międzynarodowa się już przyzwyczaiła do tego, że na czele Białorusi stoi dyktator, że na czele Białorusi stoi i jest tym dyktatorem znana osoba. I może też jest to pewnego rodzaju stwierdzenie, że popieramy, ale no nie, czy jest sens popierać, jeżeli to może nie przynieść skutków. Jednak Białorusini są bardzo cierpliwi, bo ta osoba pozostaje przy władzy już 26 lat. Ukraiński dyktator był przy władzy no nieco ponad 3 lata. Więc no, z Białorusią jest trudniej, bo zawsze była w sferze wpływu Rosji i bardziej się patrzyła na wschód niż na zachód. Natomiast Ukraina no, była taka niestabilna pod tym względem, bo teraz to była polityka wielowektorowa, potem to było bardzo mocne kierunkowanie na zachód, potem było znowu na wschód i widziano w tym pewnego rodzaju szanse na zwycięstwo tych protestów. A poza tym była opozycja, która mogła po ewentualnej wygranej protestów przejąć władzę. I wydaje mi się, że tu można jakby widzieć różnicę między tymi dwoma. Między rewolucją, która się odbyła, a która się może zaczyna. Wspomniałaś o tych 26 latach. Ja wczoraj może tylko wtrącę właśnie, że widziałam taki komentarz, moim zdaniem no dość trafny, że to niby papieża wybiera się na całe życie, a Łukaszenka u władzy tak naprawdę przeżył 3. No to prawda.
Maciek, czy ty nie chciałeś czegoś powiedzieć, bo w międzyczasie się odblokowywałeś? Ej, wiecie co, to znaczy jakby kierowanie się takim czystym interesem i kalkulacją, czy lepszy dla Polski jest Łukaszenka, czy nie, jest... Hej, słyszycie mnie jeszcze? Bo Zoom mnie coś... Tak, dobra. No nie jest za specjalnie fajną postawą, natomiast mi się trochę przypomina inny kontekst, bo kiedy zaczynała się arabska wiosna, to też wszyscy popieraliśmy i mieliśmy głęboką nadzieję, że paru dyktatorów poleci. No i efekt tego był taki, że w krajach takich jak Syria czy Libia dyktatorzy polecieli i zaczął się totalny chaos, więc myślę, że część ludzi też deklaruje jakby ostrożne komentarze ze względu na to, że nie wiadomo do końca właśnie w świetle tego, że właśnie protesty nie mają takiego konkretnego, mocnego opozycyjnego przywództwa, że nie wiadomo do końca, co się stanie z Cichanouską po tych oświadczeniach. No i to jest właśnie też pytanie, tak? Jeżeli nie Łukaszenka, no to co stanie się dalej, tak? No i ta obawa, czy to przed chaosem, czy przed być może mniej prawdopodobną, dużo mniej prawdopodobną rosyjską interwencją, gdzieś tam jest i wydaje mi się, że właśnie chociażby przykład arabskiej wiosny pokazuje, że nie należy tej obawy lekceważyć zupełnie. Także ten. Tyle ode mnie. Tylko, że też jakby na przykład w przypadku Syrii czy Libii było bardzo tak, że opozycja była bardzo podzielona. A tutaj jednak w pewnym sensie jest tak jak u nas w 89, że bez względu na to, jakie mamy poglądy, najważniejsze jest to, żeby odszedł Łukaszenko, nie? A nie, żeby jakaś konkretna grupa doszła do władzy. Tylko ludzie chcą się czuć ludźmi po prostu, nie? Po tych 26 latach. W szczególności, że każdy ma jakoś tam rodzinę na Zachodzie, czy tam nawet w tej samej Rosji. No i wiedzą, w sensie ludzie wiedzą, że można żyć inaczej, nie? Zarabiać więcej niż $400. Można mieć fajnie wymyślony schemat biznesowy i tak dalej, nie? A nie być zamkniętym krajem i czekać milion lat na wizę, żeby gdziekolwiek pojechać, poza Rosją oczywiście. No i też jest właśnie, jeśli chodzi o Rosję i to, co Rosja może zrobić, no to problem jest taki, że umowa stowarzyszeniowa pozwala Rosji wesprzeć militarnie Białoruś w przypadku kłopotów, w których z perspektywy Łukaszenki kraj się teraz znajduje i te wszystkie protesty są sterowane oczywiście przez Sorosza z Polski, Wielkiej Brytanii i Czech. No i swoją drogą ciekawe jest też pytanie, skąd się wzięły polskie gumowe kule na Białorusi. Czy to była transakcja bezpośrednia, czy Białorusini kupili to od strony trzeciej. Ale wiesz co, jeżeli mówimy o perspektywie, o przykładzie Solidarności i porównujemy sytuację, to ja akurat nie wiem, jak to wygląda w tym momencie w przypadku opozycji białoruskiej, ale pojawiają się, no bo jeżeli chcemy robić analogię do Solidarności, to musimy zadać sobie pytanie, czy teraz z perspektywy opozycji białoruskiej to jest rok 89 czy 81? To znaczy, czy to jest początek długiego marszu białoruskiej opozycji, który po wielu perturbacjach skończy się upadkiem Łukaszenki, czy to jest już struktura opozycyjna występująca przeciwko dyktatorowi, która jest tak mocna, jak była i tak rozbudowana, jak rozbudowana była Solidarność no, za 5-12 przed upadkiem Związku, tak, czyli w roku 89, bo to też będzie miało duży wpływ na przebieg wydarzeń. Hejka, tak w ogóle. Chciałem powiedzieć kilka słów w temacie tej amunicji.
Tutaj w sensie ja osobiście nie do końca jestem pewien, jak ocenić tę sytuację. Nie wiem, czy krytykować to, czy nie, biorąc pod uwagę, że amunicja może leżeć zasadniczo dosyć długo i można, myślę, że dosyć bezpiecznie można założyć, że ta amunicja mogła być sprzedana tam ileś tam czasu temu, jak warunki polityczne były, powiedzmy, że nieco inne. I wobec tego nie łączyłbym tego bezpośrednio, jako że wspieranie reżimu. Też no, tym bardziej, że amunicja gumowa to nie jest też amunicja wojskowa, więc tutaj zasady sprzedaży są nieco inne. No nie, to jest oczywiste, natomiast w dalszym ciągu mimo wszystko jest ciekawe, jaka była dokładna droga tego sprzętu. Nie no, pewnie, to jest akurat warte zbadania. Też na naszym Facebooku pojawił się taki wątek, że bez wsparcia z zewnątrz w postaci, nie wiem, mocniejszego wsparcia ze strony Unii Europejskiej czy Stanów Zjednoczonych, takie protesty mogą okazać się bezskuteczne. Co o tym sądzicie? Wydaje mi się, że to jest jakby dosyć trafne spostrzeżenie, bo też jakby wiadomo, większość teraz porównuje protesty, które się odbywają na Białorusi z tym, co się działo w Ukrainie te 7-6 lat temu, gdzie to wsparcie ze strony Zachodu było bardzo mocne. Jakieś przemyślenia? Ja bym chciała powiedzieć. Ja myślę, że oczywiście bez wsparcia będzie ciężko, ale uważam, że jeśli Unia Europejska naprawdę spróbuje pomóc Białorusi, to Rosja też będzie mogła wtrącić się w nasze sprawy. Przepraszam, sprawy Białorusi, i wtedy będzie jeszcze gorzej. Tym bardziej, że czasami już pojawia się takie informacje, że Rosja już prowadziła swoje wojska na przykład w Mińsku. Oczywiście teraz to wiadomo, że fake, ale władze Białorusi nadal tam pokazuje, że złapane ludzie to w większości Rosjanie, czy na przykład jakieś samochody z Rosji stoją w Mińsku i że to wszystko Rosja niby tworzy. Więc ja myślę, jeśli jednak Unia Europejska pomoże Białorusi, to Rosja też będzie chciała pomóc. A czy nie myślicie, że to jest tak, że już to robi? Bo jednak jeżeli też porównujemy to do Ukrainy, to no, integracja i takie zbliżenie z Rosją nie było aż tak zaawansowane jak w przypadku Białorusi. I Janukowycz no, był blisko podpisania umowy, której w końcu ustowarzyszeniowej, której w końcu nie podpisał. Więc te związki były mocne, ale nie aż tak mocne. Bo tak naprawdę teraz to no, wydaje mi się, że droga do interwencji jakiejś właśnie w postaci obronienia reżimu nie jest jakaś skomplikowana. Też zależy od sytuacji w Rosji, wewnątrz Rosji, bo na razie mają protesty w Chabarowskie i pada pytanie, co będzie ważniejsze. W sensie rozwiązać problem protestów w samej Rosji czy pomóc Białorusi. A oprócz tego często jeszcze na różnych portalach informacyjnych pada informacja, że Cichanowska w ogóle jest kandydatem prorosyjskim, prokremlowskim. W sumie to samo pisano o Babaryce. To właśnie tyle, co chciałam skomentować z powodu pomocy Rosji, bo na razie trudno określić, jak będzie zachowywała się Rosja. Trudno określić, jakie priorytety będą miała Rosja. No właśnie też nie wiem, jak będzie zachowała się Rosja. Wiem, że tylko teraz na granicy z Rosji już bardzo dużo wojennych są, jest armia rosyjska, nie wiem, oni podobno nikogo w ogóle teraz nie puszczają.
chociaż nie wiadomo, może odwrotnie ich przeprowadzą na Białoruś. Ale dla Rosji wiadomo, że jest wygodniejszy Łukaszenka, ponieważ Łukaszenka oczywiście tak on czasami krzyczy coś tam na Putina, na Rosję, że jest czymś niezadowolony, ale jednak on ich słucha się i wiadomo, że Rosja ma na niego wpływ przez to, że Łukaszenka jak nie może znaleźć pieniędzy, to oczywiście zawsze pożycza od Rosji, więc oni mogą to przeżyć, Łukaszenka pokrzyczy sobie, a później uspokoi się. Tym bardziej, że teraz ten prezydent wprowadził kraj w taki stan, że prawdopodobnie jak on zostanie na tym stanowisku, to Białoruś będzie musiała podpisać jednak tą integrację z Rosją. I wtedy ja nie wiem po prostu, co będzie, ale podejrzewam, że Rosja będzie chciała nadal, żeby Białoruś była częścią Rosji, powiedzmy tak. Tu się też pojawia kolejny interesujący wątek i pytanie o to, czy jakby przy obserwacji, jak obserwowaliśmy to, że Rosja zaczęła bardzo mocno rozkręcać temat tak zwanego zbiru w ubiegłym roku, pod koniec ubiegłego roku, to czy to nie było tak, że ten Łukaszenka, przeciwko któremu teraz wyszli Białorusini, jednak zatrzymał tę integrację i nie uratował tym samym niepodległości Białorusi? Nawet nie wiem, co powiedzieć na to, ponieważ Łukaszenka zatrzymał je przed wyborami, ale przy tym wszystko tak się działo, że naprawdę bardzo dużo zaczęliśmy ponownie z Rosją, nawet zaczęło się coś takiego, że budowanie wspólnych drog, coś takiego, takie omówienia. Oczywiście Łukaszenka jakoś przeciąga, ale nie może przez całe życie jakoś ociągnąć ten moment integracji, bo jednak jeśli on jest tak blisko z Putinem i nadal on z jednej strony mówi pierwszy dzień, że no nie będzie integracji, po co nam taka integracja, a następny dzień mówi, że no spotkaliśmy z Putinem, umówiliśmy, co tam wspólnego będzie, jak będzie takie państwo, coś w tym stylu po prostu, czy później sam sobie znikają. A pojawiają się wiadomości, że no, tam były omówione jakieś szczegóły integracji, ponieważ jeśli zobaczycie rosyjskie strony internetowe czy jakieś artykuły, to widać, że Rosja pokazywała to w taki sposób, że Białoruś już w prawie całkowicie jest częścią Rosji, że jest włączone, że no niby wszystko jest podpisane, ale ze strony Białorusi tego nie było tak pokazane. Po prostu ja nie myślę, że Łukaszenka jednak będzie w stanie utrzymać władzę u siebie i nie wiem, jakby to powiedzieć. Łukaszenka niby nie jest zainteresowany tą integracją, ale on nie będzie miał do wyboru, ponieważ Białoruś nie jest potrzebna Zachodu, tym bardziej, że jak teraz widzimy, że Zachód niby chce pomóc, ale nic nie robi i jedynym naszym sojusznikiem zostaje tylko Rosja. Więc myślę, że będzie musiał to kiedyś zrobić, jak zostanie prezydentem. Nie jestem w stanie się zgodzić z tym, że Europa nie potrzebuje Białorusi. W sensie, jeśli stracimy Białoruś, to abstrahując od Kaliningradu, jesteśmy policzek w policzek z Rosją. No i tak jak Klaudia przed chwilą mówiła, że rosyjskie wojska na Bugu to jednak nie jest scenariusz, który komukolwiek się marzy. Więc potrzebujemy Białorusi, bo potrzebujemy czegoś, co nas będzie oddzielać. No i też w tej dyskusji na temat wpływów nie możemy zapominać o tym, że jednak pierwszym prezydentem, który pogratulował Łukaszence wygranej, nie jest głowa Rosji, tylko Chin. Ponieważ Chiny zaczęły bardzo intensywnie inwestować w Białoruś w ostatnich latach. No i też w Mińsku, w niektórych miejscach można znaleźć napisy po chińsku, nie? Więc to jest inna sprawa, dla której też powinniśmy trzymać tę Białoruś po europejskiej stronie. Nie, no tak, to już nawet z perspektywy historycznej taka strefa buforowa jest dosyć cennym aspektem. Ale jeżeli chodzi o wątek chiński, to w sensie uważam, że w sensie
Uważam, że tutaj jest jednak ten pewien problem z odległością geograficzną. W sensie Chiny są znacznie, znacznie dalej niż ta Rosja, która jest zaraz obok. A jednak są potrzebne fundusze do przetrwania. No faktycznie to racja. Ja też myślałam o tym, że jednak Europa jest zainteresowana Białorusi, tym bardziej, że no, przynajmniej najbliższe sąsiedzi Białorusi to Polska i Litwa, i które niby zwrócili się tam do Unii Europejskiej o pomoc, ale po prostu, że z tego co widać jeszcze na razie w ogóle nie ma jakiejś takiej no, przynajmniej pomocy, tylko że no tak, wyrażamy solidarność, coś takiego, nie wiem czy da się. A tak, pierwszy pogratulował Łukaszenka to był Xi Jinping, ale następny był już Putin. I w sumie z tego co widać ostatnio, że pomiędzy Rosją a Chinami bardzo takie ciepłe relacje, no, powiedzmy, że tak. Więc moim zdaniem to nie ma różnicy, kto z nich pogratulował, ponieważ oni mają jakiś wspólny interes oczywiście przeciwko Ameryki i dlatego oni tak może czepiają się za Białoruś, przepraszam, nie jestem pewna, czy państwo mnie rozumieją, co ja chcę powiedzieć. No ale jednak ja myślę, że Chiny nie będą w to wtrącali się tak aż no za mocno, jak na przykład państwa, które leżą blisko Białorusi. Znaczy, no ale też Chiny realizują swoje interesy gospodarcze znaczy, w Białorusi. Przykład Azji Centralnej pokazuje, że Chińczycy generalnie lubią, kiedy chińskie pieniądze są osłaniane przez rosyjskie czołgi. I jeżeli rzeczywiście skala inwestycji na Białorusi chińskich jest taka, jaka jest i bardzo jest na rękę, żeby Łukaszenka pozostał, to raczej pewnie Pekin będzie patrzył w stronę Moskwy, żeby zrobiła ten tak zwany porządek. Ale z drugiej strony na pewno też ani Chińczykom, ani Rosjanom nie zależy na tym, żeby rozpalać tutaj ognisko drugie po Donbasie, no jednak prawie w samym środku kontynentu, więc w tym momencie rzeczywiście dużo się może stać. Natomiast widać, że reakcja Zachodu no, jest słaba. Nie, no a co wam chodzi? Przecież Unia chce wprowadzić sankcje, bo jak wiadomo, sankcje są najlepszym rozwiązaniem w każdym problemie. No a tak de facto, co jesteśmy w stanie zrobić jako Europa? Przecież nie pójdziemy z wojskami na Łukaszenkę i nie wyrzucimy go z pałacu, nie? Nie, no, tylko to jest kwestia tego, żeby te sankcje rzeczywiście były wprowadzone, bo to pytanie też brzmi, na ile energiczne są te rozmowy o sankcjach. Bo dużo więcej faktycznie nie zrobimy. No to są kwestie właśnie sankcji, ewentualnej pomocy humanitarnej, która prawdopodobnie może nie zostać wpuszczona. Pomoc humanitarna nie jest dobrym pomysłem, bo od 1 sierpnia na Białorusi wszedł podatek od pomocy humanitarnej w wysokości 3%. Więc trochę chamsko wspierać kraj i dyktatora jednocześnie, nie? Ale to jest taki hot take z mojej strony, więc, ale czy nakładając sankcje nie popychalibyśmy ich jeszcze bardziej w stronę wschodu? Tak. No właśnie, zgadzam się z tym, ponieważ zazwyczaj jak nakładają sankcje na Białoruś, to jednak życie pogorszy się u Białorusinów też. Lepiej byłoby nałożyć sankcje na Jermoszynę, na Łukaszenka, na tego Karanika. Ale podobno na nich i tak leżą sankcje przez cały czas i nie wiem, czy to cokolwiek daje. Nie wiedziałam akurat o tym podatku, czy procenty. To znaczy, tak ja chcę... Ja myślę, że nawet... No, myślałam akurat o tej pomocy humanitarnej, ale jeśli Europa będzie oficjalnie tak pomagać, to Łukaszenka chyba bardziej na swoją rzecz przyjmie tą pomoc humanitarną, ponieważ nie wiem, no państwo na pewno obserwują te wiadomości, że to Białorusini biją policję, że to oni biją te samochody, biedna policja i takie rzeczy, że po prostu ta pomoc przyjdzie ponownie na tą policję, a nie na Białorusinów. W sumie to racja, w tej sytuacji ciężko w jakikolwiek sposób jeszcze pomóc. Znaczy a propos sankcji i tego, czy nakładanie sankcji wpycha kraj bardziej w orbitę dotychczasowych sojuszników, czy nie, to przypominam, że po wprowadzeniu stanu wojennego Stany Zjednoczone wprowadziły sankcje i to z tego co pamiętam dosyć ciężkie na PRL.
A mimo to jednak nie doprowadziło to do gwałtownego zwrotu w stronę Moskwy, więc kto wie. Ma jeszcze jakieś przemyślenia. Ja tak na ten temat już nie mam przemyśleń, jak Europa może pomóc, ale jeśli wrócić do tematu lidera, na przykład jakiegoś czy prezydenta, tak uważam, że jednak to nie ma sensu, ponieważ Łukaszenka nie jest gotowa do rozmowy i chyba nie będzie raczej, bo z tego co widzę, on naprawdę tak bardzo boi się za swoje miejsce i to jakoś rozmowy nie pomogą. A nawet jeśli zgodzi się na jakieś negocjacje, to myślę, że lepiej będzie zabrać jakąś delegację z Białorusinów i na pewno takie osoby znajdą się. Jeszcze trzeba pamiętać, że chociaż Cichanowska została wywieziona na granicę z Litwą, na Białorusi została Kaleśnikowa, Maria Kaleśnikowa została Babarika. Jeszcze sam Walery Cypkało mówił, że jeśli na Białorusi to będzie trwało jeszcze kilka dni, to on też wróci na Białoruś, więc jak coś, to będziemy mieli jakieś przedstawiciele tam na negocjacjach z Łukaszenka. A słuchajcie, a co się dzieje z Cichanowskim? Czy on dalej siedzi? Czy wiadomo, on jest w więzieniu. No właśnie, Cichanowski, on siedzi nadal w więzieniu i dzisiaj także tam wiadomości, że prawdopodobnie Cichanowską, jak zawieźli do tego komitetu centralnego, to pokazali wideo, jak tam obchodzą się z jej mężem i jak go bili w ogóle i tam w ogóle w niego strzelali i prawie obok niego to wszystko było, Boże, przepraszam. I następnie pokazali jej wideo, gdzie nastawili ten pistolet mu na głowę. I więc ja nie dziwię się, że oczywiście ona zgodziła się to powiedzieć. I ja rozumiem, jaka sytuacja teraz tam jest. I na pewno, że Cichanowski jest teraz w takim stanie. Jestem ciekawa, co tam oczywiście z Babariką jeszcze dzieje się. No, widzicie, że po prostu tam masakra. To ja może zadam takie pytanie. Jak myślicie, jeżeli jednak nie uda się protestującym osiągnąć swoich celów w postaci zwolnienia więźniów politycznych i odejścia dyktatora od władzy, to jak będzie wyglądała szósta kadencja Łukaszenki? Ja szczerze powiem, że nie wyobrażam sobie, że co, jak w ogóle może wyglądać szósta kadencja Łukaszenki po tych wszystkich wydarzeniach. Trudno mi na razie wyobrazić, że wszystko uspokoi się i że ludzie będą żyli tak jak żyli przed tym. Więc na razie no nawet trudno wyobrazić. Powiem szczerze, mi też bardzo ciężko wyobrazić to, ponieważ, no jak Daria powiedziała, że po tych wszystkich wydarzeniach to jest po prostu niemożliwe, ale nawet jak wszystko spokojnie się i ludzie przegrają, Łukaszenka zostanie, to myślę, że to jakoś będzie jego ostatnia kadencja, ponieważ on tyle rzeczy już narobił i z tego co wiem, jego zdrowie też pogorszy się coraz bardziej, więc nie można tego mówić, ale mam nadzieję, że jednak nie wytrzyma już na następną kadencję, ale w ciągu tej kadencji na pewno nie będzie wszystko tak spokojnie, nawet jeśli ludzie teraz uspokoją się, ponieważ już zaczęli na różnych fabrykach tam też protestować.
i takie rzeczy. Ja w ogóle nie rozumiem, że prezydent, jak w ogóle ta osoba może być prezydentem, skoro w państwie dzieje się coś takiego, a on idzie tam omawiać jakieś problemy związane z cukrem, niby to najważniejsze, co się dzieje w państwie teraz. I po prostu ja myślę, że w ciągu tej kadencji ludzie jeszcze bardziej będą odwracali się od niego. Możliwe, że następnym razem jeszcze coś bardziej uda się ludziom. No ale to jest nienormalnie. No ale tu mówisz tak, jakby polityka była w jakiś sposób moralna i trzymanie władzy nie było ważniejsze od jakiegoś takiego pustego ludzkiego zachowania. Wydaje mi się, że to jest po prostu tylko rozmywanie tematu i skupienie się na innych rzeczach i udawanie, że temat protestów nie istnieje, po to, żeby ludzie myśleli, że to jest jakby drobnostka i że mamy porządek dzienny, w którym nie ma protestów. Tak, owszem, kadencja będzie inna, bo no, po pierwsze, przede wszystkim Łukaszenka stracił mandat społeczny na sprawowanie tej władzy. I czy w wypadku, jeżeli na kontrkandydatkę głosuje 70-80% wyborców, czy to już nie jest odwróceniem się o tym, o którym mówiłaś, tej większości wyborców? Czy te 10% są w stanie utrzymać, w sensie nie zależy utrzymać, tylko czy te 10% dają mu jakikolwiek sposób mandat do sprawowania władzy? No nie. Ciekawa jest też kwestia właśnie, jeżeli mówimy o wieku, no to Łukaszenka nie jest jeszcze aż taki stary, ma 65 lat, nie wiem, Putin ma 67, Joe Biden ma 77, a kandyduje, będzie kandydował w wyborach na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych. Więc z tym wiekiem to bym tak też nie był przekonany, gdyby to w jakiś sposób mogło wpływać na sytuację. Dobrze, to po pierwsze 70%, ale z tego, co widzimy, że walczą z ludźmi teraz policja i właśnie jak te osoby też odrzucą się, bo niektórzy czują winę za to, co robią i na przykład w Grodno, gdzie tam jeszcze w Kobrinie, Bobrujsku policja odmówiła walczyć przeciwko ludzi. Jeśli w ciągu kadencji jeszcze pozostałe przedstawicieli policji też postanowią, że no nie będą walczyli przeciwko ludzi, to może coś i uda się, ponieważ akurat teraz oni są głównym wsparciem Łukaszenka. U mnie chodziło bardziej nie o wiek, tylko o jego stan zdrowia, ponieważ on ma problemy z sercem, on ma trzeci stopień cukrzycy i już można zobaczyć czasami, że ciężko mu chodzić, na przykład jeszcze przed wyborami było jego wystąpienie, gdzie on nagle jakoś szybko skończył i po prostu zniknął, a jeszcze godziny ludzie stali mu, nie oczekiwali, no w sensie, że stali oczekiwali, że on wróci, nie wrócił. I ktoś z lekarzy powiedział, że jednak tak, przyjechała po niego karetka, że w ogóle przyjechali do niego lekarze, ponieważ było mu źle. Zrobił mu się źle się czuł i więc myślę, że jeśli nadal będzie tak denerwował się i w ogóle pogorszy się jego stan z cukrzycą, to no nie wiadomo, ile jeszcze przetrwa. Tak jak mówisz, Stasiu, że o tym, co się stanie, jak rozpocznie się jego kolejna kadencja. On wszedł w ten tydzień jak w masełko, w sensie otworzył wczoraj Narodowy Instytut Biotechnologiczny, zachwycał się super zajebistym białoruskim zbożem, nie? Tak w międzyczasie powiedział o tym, że tam te protesty to coś tam, ale generalnie ludzie to owce, w sensie laski ze sztabu to owce, a tam coś w tym stylu, nie? W każdym razie po raz kolejny w swoim stylu obrażał ludzi, no ale on zajmuje się normalnie w tym tygodniu tym samym, czym zajmuje się na co dzień od 26 lat, jak gdyby nic się nie zmieniło w tę niedzielę. No i tak odpowiadając na to pytanie, co jeśli ludzie byli bardzo zdemotywowani po 2010 roku, kiedy na ulicę wyszedł tylko i wyłącznie Mińsk, nie? A w tym momencie na ulicę wyszedł cały kraj, więc w sytuacji, w której okaże się, że to wszystko było po nic, to oprócz tego, że połowa kraju wyjedzie, kolejna 1/4 umrze na koronawirusa, no to ci, co zostaną, to po prostu będą
totalnie nieszczęśliwi, bo będą obdarci z resztek godności. I no, to wtedy będzie bardzo smutne miejsce, tak po prostu. Wiecie, trudno jest wyczuć nas tej ulicy, nie będąc na tej ulicy. Natomiast no właśnie przychodzi taki moment, kiedy trochę trudno jest pozwijać transparenty, pozbierać zabitych i tak po prostu wrócić sobie do domu po demonstracjach i już nigdy więcej nic nie zrobić. Znaczy takie sytuacje się zdarzają, ale to z reguły wymaga utopienia demonstracji we krwi i to dosyć głęboko, a 10 lat później znowu masz to samo. No jeżeli właśnie patrzymy na przykład Polski za socjalizmu i kolejnych pacyfikacji, no to było widać, że każda kolejna pacyfikacja dawała stopniowo coraz mniej. Dlatego jeżeli miałbym w tym momencie robić taki zakład na ślepo, jak będzie wyglądała kolejna kadencja Łukaszenki, no to powiedziałem, że będzie wyglądała mniej więcej tak jak skrótek PRL-u, to znaczy, że będzie to stan przeciągającej się wojny władzy ze społeczeństwem. Jeżeli to nie zakończy się szybko, no to zakończy się po długim i bolesnym procesie. Ale prawdopodobnie w kolejnych wyborach już rzeczywiście Łukaszenki, niezależnie od jego zdrowia, nie zobaczymy, bo najprawdopodobniej... No według mnie te protesty zapoczątkują albo szybki upadek Łukaszenki, albo długi, powolny, ale tak czy inaczej upadek. Ja bym się zgodził, ale wydaje mi się, że to będzie bardziej powolny upadek. Powolny koniec tego systemu. To też nie należy zapominać, że Łukaszenka ma 3 synów. I ten, który jest szeroko znany w internecie, to jest jego najmłodszy syn, który ma 16 lat. Natomiast ma też 2 innych synów i starszy syn, najstarszy syn, jest członkiem Rady Bezpieczeństwa Białorusi. Więc... ta postać może też mieć jakiś, może to on będzie właśnie tym następcą. Jeżeli utrzyma się Łukaszenka. A to ja w takim razie chciałbym rzucić pytanie. Jeżeli jakby ta władza Łukaszenki nie upadła teraz, ale byłby to powolny proces, to w takim razie jakby wyglądały następne lata? Jakby ten najbliższy czas, czy byłby to zwrot do Rosji, czy może bardziej lawirowanie między Zachodem a Rosją? Bo właśnie ta kwestia mnie bardzo zastanawia. Chyba jak zaczynasz mieć krew na rękach, to już trochę ciężej jest lawirować. No bo jednak Zachód, jak bardzo by nie chciał być może, to jednak musi jakoś wytłumaczyć podtrzymywanie kontaktów swojej własnej opinii publicznej. Tak, no Zachód, przez Zachód trochę też rozumiem już nas w tym momencie. To jest możliwe, to jest możliwe w jakiejś mierze w przypadku Rosji, ale w przypadku Rosji są całe duże grupy interesów, którym też zależy na tym, żeby stosunki z Rosją były w jakiś sposób normalizowane. Natomiast w przypadku mniejszych państw, no nie wiem, wydaje mi się, że jedynym wyjściem Łukaszenki było, inaczej, najprostszym wyjściem dla Łukaszenki byłoby się położyć na Rosjanach, ale z drugiej strony Łukaszenka wie, że jak się położy na Rosjanach, no to zbir generalnie będzie, integracja będzie postępowała prawdopodobnie dużo szybciej, no i to się skończy wchłonięciem jego reżimu. Jeżeli dalej będzie próbował lawirować, no to jego przepustką do lawirowania jest przeprowadzenie jakichś reform, jakiegoś otwarcia, ale wiemy, co się dzieje, kiedy dyktator po protestach zaczyna wprowadzać reformy i odpuszczać. No to jest najczęściej odbierane przez społeczeństwo jako sygnał słabości, sygnał, że można więcej i wtedy mamy dogrywkę. Dlatego pod tym względem chyba Łukaszenka znajduje się w tej niewygodnej pozycji, że co by nie zrobił, to na końcu i tak czeka mniej więcej to samo. Czyli nie może grecki konflikt tragiczny. Dla niego pewnie tak. No i dla kraju, który będzie musiał to przecierpieć, najprawdopodobniej też.
Ale to wszystko, co mówimy, to mówimy jakby nie wiedząc do końca, jak wygląda druga strona, tak? Bo właśnie ciągle się zastanawiamy, kto będzie przewodził opozycji, a od tego będzie zależało bardzo dużo, tak? Bo jeżeli tam znajdzie się silne i zdecydowane i mądre przywództwo, to się może skończyć szybko. Naprawdę szybko. Tylko pytanie, czy takie przywództwo się znajdzie. Pytanie, czy zostaną wypuszczeni więźniowie polityczni. Jeżeli zostaną wypuszczeni polityczni, czy zostanie wypuszczony Cichanowski? Czy Cichanowski, jeżeli zostanie wypuszczony, będzie w takim stanie, że jeszcze będzie się nadawał do jakiejkolwiek działalności publicznej, fizycznej i psychicznie? No to są w tym momencie niewiadome. Co się stanie też z samą Cichanowską, tak? Jak zostanie odebrane jej dzisiejsze oświadczenie przez ulicę, tak? Czy dla ulicy to będzie wiadomość łamiąca, czy przeciwnie, podburzy ludzi jeszcze bardziej, bo to tak jak najbardziej też taka reakcja jest możliwa. To znaczy to dzisiejsze oświadczenie, bardzo dużo osób z ulicy właśnie mówi, że to jest benzyna, nie? Bo widać, że jest zastraszona, widać, że czyta z kartki. Bardzo szybko media białoruskie ogarnęły, że to jest ta sama kanapa, która jest w gabinecie pani przewodniczącej Centralnego Komitetu Wyborczego, więc no już się zaczęły, 2-3 godziny temu zaczęły się ostre zatrzymania i no, lista osób zatrzymanych w tym momencie, teraz wam powiem, w tym momencie na liście Centrum Obrony Praw Człowieka jest 916 nazwisk osób zatrzymanych w samym Mińsku i 2-3 razy tyle jest nieznanych i ludzie od samego rana stoją pod wszystkimi aresztami śledczymi, więzieniami, izolatorami, tak się mówi, i wymagają od ludzi zarządzających tymi instytucjami, żeby wywiesili nazwiska, bo ludzie nie wiedzą, gdzie się znajdują ich bliscy. Więc właściwie bez względu na to, czy jest Cichanowska, czy nie, to jak w wielu miejscach, przede wszystkim w Mińsku, służby traktują ludzi, to jest już wystarczający powód, nie? Żeby iść i się wkurzać tak po prostu. Też wracając do kwestii przywództwa, czy można według was powiedzieć, tylko założyć, że w sytuacji, kiedy Granika Cepkala i Cichanowska są poza granicami Białorusi, czy Maria Kaliśnikowa mogłaby być taką liderką? No chociaż z drugiej strony w sytuacji, kiedy była kampania wyborcza, no to Cichanowska miała jakiś tam immunitet niby, no ale teraz nic nie stoi na przeszkodzie aresztowaniu tej samej Kaliśnikowej. Ona to jakoś mądrze ogarnia, bo jak ją zamknęli po raz pierwszy po ogłoszeniu wyników, to po 20 minutach ją wypuścili i z tego, co mówiła, policja stwierdziła, że się pomyliła i to nie ją mieli zatrzymać. I potem w poniedziałek chyba też coś tam próbowali i też jakoś szybko im się wywinęła. I tak na dobrą sprawę, ona jest najbardziej charyzmatyczna z całej tej trójki. No, to prawda. Może to byłby dobry pomysł. A jak myślicie, jakie będą następstwa tego, jeżeli chodzi o Europę, czy szczyt, który został zaproponowany wczoraj, czy wszystko się skończy właśnie na sankcjach, czy wspólnej deklaracji?
Ja bym chciała się dowiedzieć, dlaczego, to, się, jak, to nie jest odpowiedź na pytanie, nie? Ale jakim cudem pan premier nagle sobie przypomniał, że istnieje taki kraj jak Białoruś, chociaż beznadziejnie złe rzeczy się dzieją od maja, więc można, jak było bardzo dużo okazji, żeby zareagować, ale trzeba było poczekać do wyniku wyborów, żeby wiedzieć to, co jakby wszyscy wiedzieli od dawien dawna, nie? A ja może, jeśli chodzi o tą Unię Europejską, zabiorę głos, bo takie było twoje pytanie, Staś, rozumiem. No to ja niestety, cytując mojego profesora, Europejści są największymi krytykami Unii Europejskiej, bo najlepiej wiedzą, w jaki sposób ona funkcjonuje. No i ja bym tutaj, szczerze mówiąc, nie liczyła na jakieś działania wykraczające poza sankcje i wspólną deklarację, bo widzieliśmy już nieraz, jak Unia Europejska postępowała, no nie tylko w takich sytuacjach, tak? To samo było w przypadku Ukrainy, też było mówione, że aneksja Krymu, że to tak nie można, że potępiamy, że Krym jest częścią Ukrainy. To samo było w przypadku traktowania, no właściwie ataków Turków na Kurdów, też tam Unia pogroziła trochę palcem, że będzie, że współpraca między Unią Europejską a Turcją na tym straci, ale tak naprawdę Unia Europejska sama w sobie jako organizacja niestety na niewiele więcej może sobie pozwolić jako Unia Europejska, bo tutaj poszczególne kraje powiedzmy, że ewentualnie mogą więcej, chociaż no też niewiele. No, ja nie wiem jak wy, ale jak ja przeczytałam, że prezydent Duda czy nawet nasze MSZ Litwy i MSZ Ukrainy jest zaniepokojone skalą eskalacji protestów, znaczy tłumienia protestów przez władzę, no to no, ja rozumiem, że takie deklaracje są potrzebne, no ale to jest trochę no śmieszne, no nie oszukujmy się, no bo co Białorusinom w tej chwili daje deklaracja polskiego, litewskiego i ukraińskiego MSZ-u? No fizycznie nic. Więc no ja tutaj niestety ubolewam bardzo, ale innych tutaj kroków podjętych przez Unię Europejską bym się niestety, no nie spodziewałabym się czegoś takiego. By the way, słuchajcie, czy mnie było słychać wcześniej? Bo miałem było. Okej, bo miałem pytanie właśnie dotyczące tej nieobecności liderek w kraju. To może jeszcze raz. Bo kwestia była taka, że na ile to jest problem, że dwie z trzech liderek są poza krajem, bo w 70-tych Khomeini też był poza krajem, poza Iranem, a jego kasety magnetofonowe siały ferment na każdym rogu. Więc to jest bardziej chyba pytanie o to, na ile liderki przebywające za granicą są w stanie się komunikować, tak, z ludźmi, którzy są w kraju. No w przypadku Cichanouskiej widzimy, że prawdopodobnie jej swoboda manewru jest znacząco ograniczona. Ale właśnie jak wyglądają też kanały komunikacji z zagranicą? Czy w tym momencie, nie wiem, jest postawiony firewall, czy internet jest blokowany? Jak to wygląda? No internet jest prawie w całości zablokowany, z tego co wiem. Można się logować przez jakieś tam proxy i inne różnego rodzaju aplikacje i tam i programy. I wówczas internet działa, znaczy nie internet, tylko sieć jest łapana przez odbiorniki za pomocą Bluetooth. I tak to się odbywa, no bo tak naprawdę wszystkie media społecznościowe są blokowane po to, żeby się nie rozprzestrzeniała informacja o protestach. I też mój kolega był na Białorusi, bo głosował i mówi, że on nie wiedział, co tam się dzieje. Wrócił dopiero wczoraj rano i powiedział, że dopiero wtedy internet zaczął działać i dopiero wtedy się dowiedział, co się dzieje. Tak to by nie wracał nawet.
To tak jeszcze, żeby dopełnić. Dzisiaj internet był przez chwilę, a w sensie komórkowy. Routery czasem działają, dlatego też poszedł komunikat, żeby ludzie mieszkający na niższych piętrach, w blokach, odhasłowali swoje Wi-Fi, żeby ludzie, którzy są na protestach, mogli się podłączyć. Jakby co, no ale na przykład na miejscu, mimo tego, że czasem ten internet jest, z mediów można przeczytać tylko i wyłącznie agencję prasową Bielta i Sowiecką Białoruś, a z drugiej strony, czyli od nas, można przeczytać wszystkie media prozachodnie, czy tam jakby niepaństwowe, a na te właśnie państwowe nie można wyjść, bo są zablokowane. No i też problem jest taki, jeśli chodzi ogólnie o komunikację, że w pewnym momencie dzisiaj w ciągu dnia, teraz przez ostatnie godziny nie sprawdzałam, no ale w pewnym momencie została wyłączona możliwość dzwonienia z polskich numerów na białoruskie numery, co już jest całkiem beznadziejne, nie? Bo jednak potrzebujemy jakiegoś też kontaktu i tak dopowiadając do tego, co Staś mówi, bardzo często ludzie dzwonią poza Białoruś, żeby się dowiedzieć, nie? Co się dzieje ulicę dalej. No, czyli tak de facto mamy tutaj blokadę troszkę komunikacyjną, więc być może będziemy musieli wrócić do wspomnianego tutaj wcześniej rozpowszechniania kasek. Już widziałem zdjęcia, że wróciły papierowe ogłoszenia, że po prostu na każdym bloku, wszędzie gdzie się da, ludzie wieszają takie one-page o tym, że zaczynamy protest ogólnokrajowy, nie iść jutro do pracy, bo wszyscy musimy przepędzić ten. A te protesty robocze to w ogóle jest ciekawy temat, bo jeszcze 5 lat temu na ostatnich wyborach ta klasa robocza to była ta klasa głosująca na Łukaszenkę. A dzisiaj to już oni ogłaszają, że bojkotują pracę, więc to też ciekawe. I moim zdaniem to jest najbardziej działający sposób na protest, żeby wszystkie te fabryki po prostu stały i nie pracowały. Z tym akurat można coś osiągnąć. Przypomnijmy tak trochę z poletka energetycznego, że do Unii Europejskiej, w tym do Polski, z Białorusi idzie całkiem zauważalna ilość ropy, więc jeżeli nagle coś by się stało z rafineriami, na przykład wskutek strajków generalnych, no to też jest tak, że nie do końca również ze względów ekonomicznych Europa mogłaby zignorować to, co się dzieje. No i też i zarówno wczoraj ta fabryka metalurgiczna, jak i dzisiaj kolejne fabryki, w sumie, bo nie jedna, a przyjeżdżają spec-służby i zabierają, no. Albo przychodzisz do pracy pracować, albo sobie posiedzisz w więzieniu i przemyślisz swoje zachowanie. No i prawdopodobnie tak samo jest z rafineriami, bo one tam chyba odpowiadają za 30% budżetu całego kraju, więc tego władza nie może puścić w żadnym wypadku, więc pewnie właśnie, czy można zmilitaryzować zakłady produkcyjne, tak jak to zrobiono w Polsce w 80-tych? Jak jesteś dyktatorem, możesz wszystko, co nie? Co za pytanie. Co na papierze, tak. No, kwestia tego, jak...
A co sądzicie, czy w ogóle jest jakaś szansa, że coś osiągną przez te protesty? I jak długo to może trwać? To znaczy, tak na dobrą sprawę, oni już osiągnęli bardzo dużo. W sensie to, co tam się dzieje pod względem społeczeństwa obywatelskiego, to ciężko się tym nie zachwycać, bo ci ludzie, którzy mają jakiś tam dostęp do kanałów na Telegramie, wymieniają, w sensie dzielą się informacjami o telefonach do prawników. Jest dużo zbiórek pieniędzy i ludzie, którzy zarabiają naprawdę śmieszne pieniądze, oddają co tylko mogą, żeby pomóc tym, którzy siedzą. A są wykupywane całe apteki w mieście i lekarze pomagają, w sensie ci, co nie są na dyżurach, pomagają protestującym, nie? Bo jest bardzo dużo brutalnej przemocy na ulicach, więc ktoś musi się zająć tymi, którym na przykład odpadło pół stopy, zanim przyjedzie karetka. Szczególnie, że na przykład wczoraj było mówione, że karetki pogotowia dostały prikaz z góry, że mogą odbierać telefony tylko od Amonu, czego się nie posłuchali, co nie? No bo jednak ludzie to ludzie i po to zostajesz lekarzem, żeby pomagać ludzkiemu, w sensie ludziom przeżyć i wyzdrowieć, a nie po to, żeby podporządkować się władzy na przykład. Więc pod tym względem już bardzo dużo osiągnęli i też przypuszczam i widzę po swoich znajomych, że im więcej oni są, to poczucie jedności, które tam między nimi jest, to, że oni sobie wzajemnie pomagają, to, że są dla siebie, a też przede wszystkim to jest bardzo przyjazny naród, w sensie oni są, mają wbudowany w kod genetyczny bycie dobrym ziomkiem, nie? Każdy z nich, poza tym jednym albo dwojgiem. No więc to jest bardzo duże osiągnięcie już i tego możemy się od nich uczyć jako Polacy. Ma ktoś może jeszcze jakieś przemyślenia? Mnie interesuje, jak się skończy sytuacja z Cichanowską. Czy w sytuacji, jeżeli nie uda się zmienić władzy, czy ona pozostanie za granicą, czy wróci do kraju? Jak myślicie? No, uważam, że wróci tylko w przypadku, gdy Łukaszenka odejdzie od władzy. Znaczy, mnie się wydaje, że w sytuacji, jeżeli nie uda się zmienić władzy, no to po prostu pozostanie tam na zachodzie. To jedna z typowa polityczna dysydentka. Znaczy, Cichanowska jest w sytuacji, w której jej mąż siedzi w więzieniu. Ona jest, z tego co wiem, na Litwie razem z dziećmi, tak? Tak, tak. No to w takim wypadku, jakby pomijając oczywiście reakcje emocjonalne, pomijając milion rzeczy, które mogą się wydarzyć, no to jeżeli ona i dzieci są w tym momencie na wolności, to prawdopodobnie lepszą decyzją i bardziej oczywistą dla niej będzie pozostanie tam, niezależnie od tego, co się stanie z Siergiejem Cichanowskim. Ale zobaczymy. Zakładałbym, że w razie fiaska pozostanie za granicą.
No i myślę, że na tej nieoptymistycznej nocie możemy skończyć. Chciałabym Wam wszystkim podziękować za obecność i za ciekawą dyskusję. Dzięki wielkie za organizację. Dzięki wielkie za dyskusję. Dzięki. Też dziękuję. Dziękuję.